Niemiec. Najbardziej zorganizowaną kradzieżą w czasach w XX wieku. Ta kradzież była potężną kradzieżą, uszczupliła czy ogołociła podbite kraje z potencjału całego. Ten potencjał został wykorzystany później do rozwoju gospodarczego Republiki Niemiec. I ja właśnie w tym rozdziale opowiadam szczegółowo, jak to wyglądało. Ratuj Polskę, ratuj ją. Są bardzo liczni, pan doktor to zauważył, tacy agenci wpływu, czy wpływów, prawda, którzy czują się beneficjent, poutarowani przez na przykład niemieckie fundacje, niemieckie uniwersytety, robią tam, kończą studia, jakieś szkolenia, coś otrzymują. No i potem, wracając do ojczyzny, głoszą, że tak naprawdę stosunek polsko-niemiecki, czy że wszystko jest tak ładnie. To prawda, to jest bardzo istotny aspekt mojej książki, którą zatytułowałem Tajna wojna Niemców z Polską. Ja również o tym piszę. Otóż już częściowo o tym wspomniałem wcześniej, ale wrócę do tego jeszcze raz. No, w Polsce działa wiele niemieckich fundacji, tak? Mamy fundację Adenauera, fundację Boscha, no, wiele innych fundacji. Tych fundacji jest 12, może 13. To są duże fundacje, fundacje, które również są zasilane z budżetu, dysponują potężnymi pieniędzmi. Te fundacje udzielają grantów, stypendiów, organizują wszelkiego rodzaju programy, w ramach których zapraszają do Niemiec między innymi osoby z Polski. I robią to od wielu, wielu lat. Cały czas wielu polskich naukowców było na takich stypendiach, korzystało z grantów tych fundacji. Jedna z niemieckich fundacji pochwaliła się nie tak dawno, że ona w swojej dotychczasowej działalności w Polsce, a ona jest datowana od początku lat 90., no, ma już 11 tysięcy, prawie 12 tysięcy beneficjentów, czyli prawie 12 tysięcy Polaków, polskich obywateli skorzystało z jej pomocy, z jej wsparcia tej fundacji konkretnej. I to są ci beneficjenci tej fundacji. No, oni mają głębokie poczucie wdzięczności wobec niemieckiej fundacji. No, nic dziwnego, że reprezentują taką w Polsce niemiecką optykę, bez względu na to, czego to dotyczy. Czy dotyczy to spraw politycznych, czy dotyczy to, nie wiem, demokracji, czy dotyczy to spraw gospodarczych, czy dotyczy to gazociągu Nord Stream 2, ale reprezentują poglądy, przekonania, które są sprzeczne z niemieckim interesem, nie polskim interesem. I teraz tak, no jeśli mamy tych 12 czy 13 fundacji, jeśli każda z nich ma taką ilość polskich beneficjentów, którzy, tak jak powiedziałem, mają to poczucie wdzięczności wobec tej fundacji, wobec strony niemieckiej, to można tak założyć, że w Polsce jest około prawie 200 tysięcy takich osób. I to są osoby, już w takim, że tak powiem, podsumowując, to są osoby, tak jak powiedziałem, które reprezentują niemiecką rację stanu, nie polską. No, chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, że to jest ta grupa polskiego społeczeństwa, która wykorzystywana jest tutaj w Polsce, u nas, do propagowania niemieckich poglądów, niemieckich racji, która działa de facto w interesie Niemiec, a nie w interesie Polski. Oczywiście całej książki nie będziemy opowiadać, bo musimy zachęcić czytelników do przeczytania. Natomiast jeszcze ważna jest rzecz, bo też w Trójce zauważyliśmy to, że wydawało nam się, że jesteśmy już po tym etapie, prawda, no było to osobne pojednanie. Ja pamiętam, jako już taki jeszcze w szkole średniej, ale ten ołtarz, prawda, modlący się
kanclerz i premier rządu polskiego, klęczniki specjalne, znak pokoju, a okazuje się, że pewne są też takie, no, nawet medialne bym powiedział, zagrania, żeby jakoś ustawić opinię, odbiór społeczeństwa jednego czy drugiego. Bo tak się zastanawiam, co czują teraz Niemcy, którzy obecnie żyją w państwie niemieckim. Bo no, tam było bardzo mocno też, prawda, mówienie, że rozliczamy się z przeszłością, że nie mamy nic wspólnego. Ale z drugiej strony tak, panie doktorze, zostały marki. Philips to nie, ale Bosch, Siemens, prawda, Opel, Volkswagen. Te, które tworzyły gospodarkę również przedwojenną i jakoś nikt tego nie odebrał, nikt tego nie... Były takie mowy nawet, żeby no, państwo niemieckie jakoś podzielić, żeby ono nie zaistniało z powrotem, tak się słyszało, prawda? Żeby już nigdy, żeby było takie słabe, żeby już nigdy nie mogło wojny rozpocząć, jak to czyniło wcześniej. A tu się okazuje, że jakiś, no, pewien spokój kupuje się za pewne wartości. Za pewne wartości. Ale wracając do takiej świadomości historycznej Niemców, no, te lata, kiedy prowadzono taką świadomą politykę historyczną, politykę negowania hitlerowskiej przeszłości, negowania potrzeby rozliczenia się z nazistowską przeszłością, z hitlerowską przeszłością, rozliczenia zbrodniarzy, kiedy mówiło się tylko o tym, co chciało się powiedzieć. No, dzisiaj efekt tego wszystkiego jest taki, że świadomość historyczna współczesnych Niemców, ona jest, dobrze pokazują sondaże. No, w jednym z sondaży przez bodajże Spiegel zrobionym 2 lata czy 3 lata temu wyszło, że 58% Niemców twierdzi, że Niemcy nie ponoszą szczególnej winy za II wojnę światową. Mało tego, no dzisiaj generalnie Niemcy uważają się za ofiary II wojny światowej, że oni walczyli z Hitlerem, spiskowali przeciwko Hitlerowi. Pułkownik Stauffenberg to jest bohater współczesnych Niemców, który dokonał nieudanego zamachu na Hitlera. Także no, niejako Niemcy są ofiarą Adolfa Hitlera i jego polityki, a nie są sprawcą II wojny światowej i jej wszystkich zbrodni, wszystkich okropieństw. Dzisiaj dla przeciętnego Niemca II wojna światowa to są dywanowe naloty na Drezno, Lipsk, Berlin, to są, no tak, to są krzywda, zniszczenia krzywda. Niemiec i to są powojenne wypędzenia, czyli krótko mówiąc, dokonano jakiejś takiej całkowitej selekcji historii, tak, i stworzono jakąś zupełnie wykoślawioną historię Niemiec. Ta historia sprawia, że dzisiaj Niemcy, mówię, nie mają poczucia winy za II wojnę światową. Mało tego, sami świadomie kreują siebie na ofiary, usiłują tą ich faktyczną winę. Zobacz, do czego to diabeł jest wszystkim ich prowadzi. Jaki diabeł zdolny, prawda? Obozy, no komu by to zależało, żeby z ciebie robić ofiarę, cierpiętnika, że to on krzywda, że on biedny, że on nie ma, że to jak ludzie idą żebrać, prawda, pod kościół, no nie mają, że biedny są. Samo pojęcie ma takie sprytne kłamstwo. Nikt nie zadaje pytań, czy tak rzeczywiście było, a nawet jeśli